Five Nights at Freddy's Security Breach już ostatecznie jest z nami i myślę, że minęło tyle czasu od premiery, że najbliższe kilka materiałów możemy poświęcić właśnie tej produkcji. Niemniej jeszcze nim zabierzemy się za jakieś wyjaśnianie fabuły, chciałbym rzucić okiem na wszystkie zakończenia tej produkcji, a także zająć się kilkoma pobocznymi wątkami, by jak najbardziej rozkminić całość. Cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym nareszcie rzucimy okiem na Five Nights at Freddy's Security Breach, by w dzisiejszym filmie wyjaśnić wszystkie zakończenia, które są dostępne w tej grze, a naprawdę jest o czym mówić, bo jest ich cała masa i są naprawdę bardzo interesujące. Jeszcze nie zaczniemy ten materiał, może umówimy się na coś takiego, że po wbiciu 2000 like pod tym materiałem, kolejny film na temat FNAF Security Breach pojawi się na przestrzeni kolejnych 15 godzin. O wszystkim oczywiście będę informował was na karcie społeczność, rzućcie tam okiem w razie czego. Poza tym strzel koniecznie suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijamy 100 tysięcy widzów do końca tego roku. A tymczasem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i poznajcie wszystkie zakończenia FNAF Security Breach. A zacznijmy bardzo pozytywnym akcentem, bo od good endingu. Oczywiście na dobry początek. Aby go uzyskać w tym miejscu, musimy po prostu wyjść z pizzerii. Naprawdę mega prosta, a zarazem bardzo... na miejscu. Gregory wraz z Freddym wyjeżdżają z pizza Plex za pomocą vana. Dość efekciarsko zresztą. A następnie, po zapewne bardzo długiej drodze, Freddy pada, w zasadzie to jego bateria pada. Niemniej Gregoremu szybko udaje się temu zaradzić, a później chyba żyli długo i szczęśliwie, I guess. No cóż, piękne zakończenie pięknej historii. Tuż po tym, jak w zasadzie każdym innym zakończeniu, otrzymujemy gazetę o bardzo interesującej treści. Nowa twarz Fazbear Entertainment. Bla bla bla, ten artykuł nie posiada niczego istotnego dla tej gry. Bla bla bla. Dla kolejnego zakończenia gry bardzo istotny będzie poprzedni wybór, bowiem jeżeli zamiast wyjścia wybierzemy Vanny, odblokujemy inne, naprawdę przykre zakończenie. Mianowicie w tej sytuacji Gregory wraz z Freddym po odnalezieniu kryjówki Vanny w Phaser Blast oboje postanawiają przyjść po nią, zaskoczyć ją i ją złapać. Zatem jak myślicie, co mogło pójść nie tak? Ano w tej sytuacji zamiast to Gregory i Freddy zaskoczyć Vanny, to oni zostają przez nią zaskoczeni i to w naprawdę smutny sposób. Bowiem Vanny z pokoju ochrony nasyła na Freddy'ego, ujmijmy to, staw boty, przez których zostaje totalnie zmasakrowany. Naprawdę przykro się na to patrzy. Naszym zadaniem wówczas będzie dostanie się do security roomu i odebranie Vanny kontroli nad stawbotami i nasłanie ich na nią. Zatem tak też się dzieje, Vanny zostaje zmasakrowana przez roboty, lecz jak pewnie wiecie, bądź jak za chwilę się dowiecie z kolejnego zakończenia, ten obraz jest znacznie bardziej makabryczny niż mogłoby się nam wydawać, ale o tym za moment. Następnie Gregory podbiega do swojego przyjaciela Freddy'ego, który niestety wypowiada swoje ostatnie słowa, w których nazywa Gregorego jego supergwiazdą.
Następnie otrzymujemy kolejny artykuł z gazety, który mówi, iż Fazbear Entertainment zamyka się z powodu problemów zdrowotnych. Niemniej na przyszły sezon jest planowane ponowne otwarcie. Lecz teraz wróćmy do chwili śmierci Vanny. Jak wówczas wspomniałem, obraz ataku staw botów na Vanny należał do o wiele bardziej makabrycznych niż mogłoby się wydawać. Dlaczego? Z pomocą przychodzi nam kolejne zakończenie, to które ma miejsce na dachu. Dachowe zakończenie czy coś, nie zdziwiłbym się jakbym tak to nazwał w montażu. Tutaj Freddy na dobre postanawia zakończyć historię tego miejsca, zatem zbiera bardzo dużo pluszaków, która następnie podpala, w całym miejscu wszczyna się pożar i generalnie całe miejsce płonie. Wówczas Gregory ucieka po schodach na dach, gdzie niestety czeka na niego Vanny. Niemniej właśnie w tym miejscu pojawia się Freddy i mówi, iż teraz posiada nowe oczy, dzięki czemu oczywiście jest w stanie widzieć przez ściany, zatem rusza na pomoc Gregoremu. Spycha Vanny z dachu, niestety sam również spada i wówczas żegna się z Gregorem. Następnie Gregory zbiega na sam dół, by zdjąć maskę Vanny i wówczas okazuje się, że to przez cały czas nie był żaden animatron. Za maską Vanny w rzeczywistości przez cały czas skrywa się Vanessa. I wiecie o co mi chodzi. W tamtym zakończeniu, kiedy staw boty rozszarpały animatrona na kawałki, tak naprawdę rozszarpały żywego człowieka. I wiecie o co mi chodzi, całą skórę, wszystko co ma w środku i tak dalej. To musiał być naprawdę mega brutalny widok. Niestety Gregory wówczas zdaje sobie również sprawę, iż przez cały ten czas nie uwolnił jej z uścisku cyfrowego Williama Aftona. No i wiecie, wszystko dobiega końca, wszystko fajnie, ale nie, studio produkujące tę grę postanowiło pobawić się w Marvela, zatem później mamy dosłownie scenę po napisach, która pokazuje, iż na dachu znajduje się Vanessa albo inna osoba wyglądająca zupełnie tak jak ona, więc to totalnie komplikuje zakończenie. Więc tutaj zostajemy tak naprawdę w miejscu zero, mimo tego, iż Freddy i Gregory zapewne myślą, że to właśnie Vanessa kryła się za maską Vanny. Niemniej, ku temu po internecie krąży kilka ciekawych teorii, zatem jeżeli chcecie, mogę poświęcić im inny materiał i wówczas odpowiem sobie na pytanie, o co tutaj chodzi. Dajcie znać, czy będziecie zainteresowani. No wiecie, zainteresowani? Vanny? Następnie otrzymujemy kolejną gazetę. Pożar w Mega Pizzaplex. Przypominamy o łatwopalnych zabawkach marki Fazbear. Jednakże nigdzie nie może być aż tak kolorowo, zatem teraz rzućmy okiem na złe zakończenie. Je uzyskamy, jeżeli zrobimy wszystko, by Gregory żył dłużej bez Freddy'ego. I zwyczajnie opuścimy bez niego placówkę. Wówczas zobaczymy Gregorego uciekającego z Pizzaplexu, ile sił w nogach. By w końcu dużo później znaleźć schronienie w pudle i przykryć się gazetą, na której znajduje się artykuł wspominający, iż okoliczni mieszkańcy wciąż znikają. Jakiś czas później po Gregorego przychodzi Vanny. Oczywiście wspomniane zaginięcia są bezpośrednio połączone z Pizzaplex, lecz tym i wieloma innymi sprawami zajmiemy się w moim ostatecznym odcinku z podsumowaniem całej historii zamieszczonej w tej grze, który pojawi się jakoś niedługo. Niemniej wszystkie zakończenia, o których przed chwilą wspomniałem, były nieprawdziwe. Teraz zajmiemy się prawdopodobnie true endingiem, który zawiera w sobie pojawienie się Springtrapa. Szczerze, kiedy to zobaczyłem, to ja stwierdziłem, że hej, to jest jakiś SFM, to nie może być prawda. Ale tak, Springtrap pojawia się w tej grze, a ja nie mogłem w to uwierzyć. Zatem zakończenie to otrzymamy, jeżeli Freddy wraz z Gregorem zjadą nieobsługiwaną już windą do opuszczonej piwnicy. Wówczas w drodze na sam dół, Freddy będzie wspominał o tym, jak kiedyś był kontrolowany tak samo jak jego przyjaciele, którzy swego czasu byli wściekli i bardzo zdezorientowani. O ile to zdanie ma jakikolwiek sens. Wspomina również, iż został tam sprowadzony przez nieznajomą mu kobietę w kostiumie Vanny. Kiedy schodzą na sam dół, dostają się do opuszczonego pokoju ochrony,
niedaleko którego znajduje się stacja ładowania, z której wychodzi Springtrap i pomalutku się do nich zbliża. W międzyczasie my będziemy robić wszystko, by przeżyć, a Freddy będzie walczył z cyfrową manifestacją Williama Aftona, który właśnie stara się przejąć nad nim kontrolę. Gregory walczy z pozostałymi animatronami. Kiedy już wszystko dobiegnie końca, Springtrap zmierzający w ich kierunku zostaje powstrzymany przez Molten Freddy'ego, który oplata go swoją, że tak to ujmę, macką i zabiera ze sobą. Wówczas Freddy i Gregory po prostu uciekają z rozpadającego się pizzapleksu. W tym momencie mogę wysunąć przypuszczenie, iż zarówno Freddy, jak i Molten Freddy byli w rzeczywistości opętani przez dusze dzieci, które zabijał Afton. Głównym powodem jest owy opór względem niego. Kiedy wszystkie inne animatrony były pod jego kontrolą, Freddy jako jedyny jakoś mu się oparł i Molten Freddy co więcej sam nawet zaatakował Springtrapa, więc coś tu jest na rzeczy. Szczerze powiedziawszy, gdy teraz o tym myślę, to ma to chyba całkiem sporo sensu. Co więcej, nie tylko ja tak sądzę, wiele innych osób, które też trochę więcej zajmowały się tą grą, a także wielu fanów. Niemniej, po owej scenie otrzymujemy taki oto piękny obrazek prezentujący gigantycznego miśka ze swoim małym przyjacielem, którzy siedzą na łące i patrzą się w słońce, jak kwiatki na łące, patrzą się w słońce. Istnieje również najlepsze zakończenie w całej grze, które to otrzymamy, kiedy Gregory postanowi stawić czoło Vanny, tylko że w trochę inny sposób. Freddy ponownie zostaje rozmontowany, niemniej my będziemy w stanie rozegrać kilka partyjek w tę przedziwną gierkę. I kiedy uda nam się zrobić absolutnie wszyściutko, wszelkie staff boty zostaną zdezaktywowane, a co więcej, owa sztuczna, cyfrowa manifestacja Williama Aftona na dobre opuści Vanessę, czyniąc ją znowu wolną. Wówczas zobaczymy przepiękną i bardzo pozytywną cutscenkę, w której to Gregory zabiera głowę Freddy'ego w torbie, a wychodząc z pizzapleksu zobaczy Vanessę, która również robi dokładnie to samo. Jak widać, oboje się zaprzyjaźnili, o czym wspomina następujący obrazek, i zdaje mi się, iż Vanessa niejako zaopiekowała się Gregorym, zostając dla niego swoistą przybraną starszą siostrą. Myślę, że brzmi to całkiem legitnie. No i hej, to już wszystkie zakończenia w FNAF Security Breach. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tych zakończeniach i które jest waszym ulubionym. Według mnie najlepsze jest True Ending, bo jest tam Springtrap. Poza tym Best Ending jest świetne i Good Endingu są mega bardzo, bardzo pozytywne. A w ogóle, co sądzicie o samym FNAF Security Breach? Dajcie koniecznie coś w komentarzach na dole i pamiętajcie, że jeżeli ten film zdobędzie dwa koła kciuków w górę, to na przestrzeni najbliższych 15 godzin od owego wbicia dwóch kół w górę pojawi się kolejny materiał na temat FNAF Security Breach, a mam naprawdę kilka ciekawych filmów na ten temat w planie. Niemniej ostateczne wyjaśnienie fabuły pojawi się trochę później. No i cóż, moi drodzy, to już byłby na tyle w dzisiejszym filmie. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego materiału do tego momentu. Jeżeli tutaj dotrwałeś, napisz w komentarzu superstar. Będzie bardzo fajnie. Poza tym, jak jesteś nowy, koniecznie strzel suba na kanale, ponieważ dobijamy tych 100 tysięcy widzów do końca tego roku. Oraz nie zapomnij o strzeleniu kciuka w górę pod tym filmem, ponieważ wiecie, dwa koła to w 15 godzin pojawi się kolejny film na ten temat. Poza tym wpadaj na mojego Discorda, Instagrama i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie. No i cóż, to już byłoby na tyle w dzisiejszym materiale. Mówił do was Mondar, trzymajcie się ciepło, miłego dzionka, wam życzę oczywiście wesołych, pięknych, cudownych świąt, żebyście pod choinkami znaleźli tylko jak najlepsze rzeczy i w ogóle wszystkiego dobrego na te święta. Spędźcie je fajnie, miło, rodzinnie. Tego wam życzę, tymczasem trzymajcie się do kolejnych materiałów. Cześć!